1 stycznia, raczej marca, pojechaliśmy do Gołdapi odebrać moje alkohole i zapachy. No, gdzie zobaczyłem alkohole, to 3 butelki było otwarte, w jednej całkiem inny alkohol był wlany, także tego nie wziąłem, bo nie wiadomo, co tam było. A substancje zapachowe to już były zniszczone, bo oni ich zawieźli do Warszawy, brali próbki, każda butelka była otwarta, blomby hermetycznie zamykane, były popsute, a później trzymali w nieodpowiedniej temperaturze, dostało mrozu i już przedawnione i na mrozie przez 3 lata trzymali, 3 zimy. I to kompletnie nie nadaje się do użytku. I od razu zaznaczyłem im, że ja tego nie biorę, zatrzymajcie to sobie. To prosili, że nie wiedzą, co z tym zrobić i kazali mnie to zabrać, że ja sam mogę do śmieci wyrzucić. No dobrze, mówię, mogę zabrać, ale to jest do śmieci. No i później po zakończeniu tej całej tej, no to telewizja była, podziękowałem dla posła Makowskiego, Twój ruch, że bardzo mnie dużo pomógł w tym, ponieważ rzecznik prasowy z Olsztyna, z Urzędu Celnego, się wypowiadał, że z nimi nikt nie wygrywa, oni z ludźmi robią co chcą w Gołdapi, bo byłem specjalnie zobaczyć. To normalnie w Ameryce, to jak człowiek umrze, to wyciągają krew, a w Polsce, w Gołdapi, w Urzędzie Celnym w Olsztynie, wyciągają na żywo dla ludzi krew. To jest taki urząd, że tam zwalniali ludzi na niskich stołkach, a to powinni ludzie polecieć na wysokim poziomie tam w Olsztynie, a oni siedzą, banda oszustów, złodziei i kłamczuchów. Rzecznik prasowy, kiedy występuje w telewizji, to jak patrzę, to wszystko jedzie na kłamstwie cały czas. I oni siedzą, oni powinni już dawno być usunięci, bo co oni wyprawiają z ludźmi, to ja nie wiem, że ludzie tak mogą wytrzymać i siedzą cicho, bo na przejściu granicznym w Gołdapi to tragicznie. Jak jadą Litwini, to przepuszczają ich i z wódką, i z papierosami, a tylko niszczą swój własny naród, Polaków. Innych no, nie czepiają nawet. Czy oni ich się boją? To Polacy powinni też postawić się na swoim i każdy zgłosić się do posła Makowskiego, Twój ruch, żeby pomógł im w tym, co oni robią z ludźmi. No nie wiem co, no tragedia, no i teraz i ciekawe, jeszcze z tym nie skończyło się, bo będę walczyć, bo te zapachy, co mieli mnie zwrócić w porządku, to wszystko nadaje się na śmieci i będę walczyć, żeby oni mnie zapłacili za to, a nie, i oni teraz chcą nałożyć cło. Druk ścisłego zarachowania, który mnie wydali 2 maja, to druk jest na 4100, a później zmieniali różne pozycje i na 2500, na 6100, na 6400. Cały czas jadą na kłamstwie wszystko, no i nie wiadomo co oni, jakie mnie przyślą teraz podatek VAT i odsłon to. To jeszcze o to też nie ustąpię, także jeszcze ten koszmar z tymi oszustami z Olsztyna nie skończył się. Zobaczymy, co będzie dalej. No to wszystko. Dziękuję.